Dzień dobry Państwu, to jest Rozmowa Niekontrolowana, Łukasz Warzecha, kłaniam się. Dzisiaj moim gościem jest pan sędzia Bartłomiej Przymusiński, rzecznik prasowy Stowarzyszenia Sędziów Iustitia. Kłaniam się, panie sędzio. Dzień dobry panu, dzień dobry państwu. Chciałbym zapytać po tych 8 latach, 2 kadencjach rządów PiS, czy pańskim zdaniem w diagnozie sądownictwa, na której PiS oparł swoje plany tego, co nazywał reformą systemu, czy tam były jakieś słuszne punkty i słuszne spostrzeżenia? Jakby pan to dzisiaj ocenił? Tak, nie ukrywaliśmy tego zresztą przez te lata, mówiąc, że część diagnoz, które postawił PiS na początku swoich rządów, była słuszna. Słuszne przede wszystkim było to, że Polakom nie zapewnia się takiego wymiaru sprawiedliwości, jaki powinni mieć, czyli nie zapewniają się postępowań, które toczyłyby się w sposób sprawny, że działalność sądów jest czasami dla nich mało przejrzysta, że obywatele nie do końca mają taki wpływ, jaki mogliby mieć na funkcjonowanie sądownictwa. I z tymi diagnozami się zgadzaliśmy, natomiast niestety te 8 lat to jest 8 lat zmarnowanych szans na prawdziwą naprawę tego, co było bolączką sądownictwa, choćby jeżeli weźmiemy pod uwagę sprawność postępowań, to statystyki, które prezentowaliśmy, pokazują, że przez 8 lat rządów Zbigniewa Ziobry w niektórych kategoriach spraw takich istotnych dla ludzi sprawy trwają 80% dłużej niż w chwili, gdy on zostawał ministrem sprawiedliwości. Jedną z takich rzeczy, która była przez PiS bardzo mocno podnoszona, była kwestia braku należytej egzekucji odpowiedzialności sędziowskiej. Czy w tym punkcie również by się pan zgodził z tą diagnozą, czy nie? Tutaj musielibyśmy porozmawiać o konkretnych przypadkach, bo jeżeli była mowa o tym, że sędziowie mają rzekomo zapewnioną jakąkolwiek bezkarność, to się absolutnie z tym nie zgadzam. Mówienie o tym, że sądownictwo dyscyplinarne, które polega na tym, że niezależny sąd sądzi sędziego, to jest sądzenie kolegów przez kolegów, jest zupełnym nieporozumieniem, bo my jako sędziowie nie znamy sędziów, którzy będą nas w sądzie dyscyplinarnym sądzić i absolutnie tutaj było wiele przypadków, w których widzieliśmy, że nawet ta odpowiedzialność jest surowa właśnie z powodu tego, że od sędziego należy oczekiwać więcej. Więc z tą diagnozą do końca się nie zgadzam, ponieważ nie przedstawiono mi dowodów na to, żeby ona była słuszna, ale jestem oczywiście gotów na ten temat rozmawiać. Nasz projekt na przykład, jeżeli mógłbym powiedzieć o tym, co my zaproponowaliśmy w reformie sądownictwa dyscyplinarnego, bo proponujemy taką kompleksową reformę, to jest wprowadzenie do tego postępowania dyscyplinarnego pokrzywdzonego na prawach strony. To myślę, że pan redaktor przyzna, że jest duży krok naprzód w upodmiotowieniu ludzi, którzy uważają, że są pokrzywdzeni decyzjami sędziowskimi. A czy uwzględniacie państwo jako Stowarzyszenie Sędziów taki wariant, w którym sądownictwo dyscyplinarne zostaje niejako wyprowadzone poza wymiar sprawiedliwości? Nie przewidujemy tego, dlatego że wymiar sprawiedliwości zgodnie z konstytucją w Polsce sprawują sądy. Natomiast oczywiście możemy dyskutować nad tym, w jaki sposób wzmacniać gwarancje i przekonanie społeczne o tym, że sędziowie, którzy rozpoznają sprawę, są zupełnie niezależni od osób, które mają sądzić. A jak pan rozumie pojęcie niezawisłości sędziowskiej? Jakby je pan zdefiniował? Jak ona daleko, jaki jest jej zakres, jak ona daleko powinna sięgać? Myślę, że to podstawowe pojęcie związane z niezawisłością to jest niepodatność sędziego na naciski zewnętrzne i w państwie demokratycznym oczywiście największe zagrożenie tego rodzaju nacisków zewnętrznych jest ze strony pozostałych władz, w szczególności władzy wykonawczej, która ma najwięcej narzędzi, ale również jeśli chodzi o tę niezawisłość, istotne jest, żeby sędzia również był odporny na naciski na przykład środków masowego przekazu, tak aby wyrok zapadał na podstawie tego, co wydarzyło się wyłącznie na sali sądowej, jakie dowody zaprezentowano, wyłącznie na podstawie prawa i aby sumienie sędziowskie przy wydawaniu tej decyzji nie podlegało innym czynnikom niż sprawiedliwe osądzenie tej sprawy, a więc nie było tutaj ani cienia motywacji na przykład związanej z tym, że ktoś chciałby awansować albo ktoś obawiałby się tego, że mogą go spotkać jakieś konsekwencje w związku z tym, że wydał orzeczenie, które się komuś nie spodoba. No a czy w tym układzie, jaki obowiązywał przed, powiedzmy, 2016 rokiem z grubsza, czy nie było takiej możliwości, że te naciski mogły wychodzić również z wnętrza środowiska sędziowskiego? No jestem sobie w stanie wyobrazić sytuację, w której prezes sądu z takimi kompetencjami, jakie miał wcześniej, mógłby danego sędziego szykanować, no, na przykład dlatego, że ten sędzia nie orzeka tak, jak sobie prezes sądu życzy. Ja pytam oczywiście nie bez powodu, ponieważ pojawiały się wielokrotnie takie oskarżenia pod adresem środowiska sędziowskiego, nawet czasem wychodzące z jego wnętrza, że no jest to jednak środowisko, w którym jest wiele, zwłaszcza lokalnych klik, a tu też przypominam, że przecież Państwa Stowarzyszenie swego czasu protestowało przeciwko reformie Jarosława Gowina jako ministra sprawiedliwości, który między innymi rozbiciem tych klik motywował swój projekt likwidacji niektórych lokalnych sądów. Jako Iustitia dostrzegaliśmy zagrożenia związane z nadmierną władzą prezesów i przeciwko wzmacnianiu władzy prezesów protestowaliśmy także przed 2016 rokiem właśnie i uważam, że te ostatnie lata przed objęciem rządów przez Prawo i Sprawiedliwość, to była również stosowana przez poprzednią koalicję metoda tak zwanego odcinania pewnych gwarancji plasterek po plasterku. I różnica oczywiście w stosunku do tego, co uczyniła koalicja rządów Zjednoczonej Prawicy jest taka, że tam od razu doszło do bardzo mocnego uderzenia i zdemontowania już zupełnego fundamentów, ale wcześniej oczywiście my się z wieloma decyzjami poprzedniej koalicji się nie zgadzaliśmy. Także nie zgadzaliśmy się w dużym stopniu z tym, że prezesi sądów stawali się coraz bardziej nominatami ministra sprawiedliwości i to było niewłaściwe. Krytykowaliśmy także to, że to na przykład prezesi sądów po własnym uważaniu decydują, który sędzia pójdzie na delegację do sądu wyższego szczebla, co potem jest przedstawiane jako na przykład argument przy awansie, że ten sędzia się sprawdził, bo przecież był już na delegacji i bardzo dobrze orzekał, a istota polegała na tym, że to, który sędzia był na delegacji, zależało od prezesa. Więc te zagrożenia dostrzegaliśmy i co więcej, z nimi czynnie walczyliśmy, przeciwko nim protestowaliśmy i przedstawialiśmy własne koncepcje tego, jak sądownictwo powinno być zarządzane. I również odbiciem tego oczywiście są projekty, które w tej chwili opracowaliśmy i przedstawiliśmy wszystkim ugrupowaniom parlamentarnym. Jest to nowy projekt prawa ustroju sądów powszechnych między innymi. Czy w tych dokonaniach Zjednoczonej Prawicy, no dokładniej pana ministra Ziobry, nie ma nic, co mógłby pan ocenić pozytywnie? Na przykład ciekaw jestem pańskiej opinii na temat wprowadzenia systemu losowania sędziów. To była taka zmiana, którą przedstawiano często jako no, element dodatkową opaskę na oczach sprawiedliwości, prawda? Żeby każdy był pewien, że ten sędzia, którego dostaje do swojej sprawy, naprawdę został wybrany zupełnie przypadkowo, a nie dlatego, że ktoś o tym zdecydował. Są takie elementy, które dostrzegam, że można ocenić pozytywnie. Problem polega na tym, że one nie zmieniają obrazu całości. A jakie by to były elementy? No, na przykład wspomniany system losowania z jednym zastrzeżeniem oczywiście, z zastrzeżeniem takim, że jego funkcjonowanie jest cały czas mało transparentne i organizacje pozarządowe, które chciały dostępu do algorytmu tego programu, miały ogromne trudności z jego uzyskaniem. Przyznam się, że nawet nie wiem, czy w końcu ta batalia z Ministerstwem Sprawiedliwości się zakończyła. Chyba nie. Z tego, co pamiętam, chyba nie. Wydaje się, że nie. Natomiast sam system losowego przydziału spraw jest świetną ideą i gdyby usunąć te mankamenty, o których powiedziałem, no to jest coś, co wzmacnia zaufanie do sądownictwa. Również mogę powiedzieć, że pozytywnie można ocenić na przykład próbę uregulowania tego, jakie kryteria powinny rządzić przeniesieniem sędziego do innego wydziału, tylko że tutaj już muszę niestety powiedzieć, że praktyka funkcjonowania prezesów powołanych przez Zbigniewa Ziobrę w połączeniu z blatowaną z nimi Krajową Radą Sądownictwa, która jest w pełni zależna od większości rządzącej, sprawiła, że na przykład ten przepis stał się martwy i sędziowie, którzy byli przenoszeni z wydziału do wydziału, tak naprawdę nie mieli realnych możliwości obrony przed tego rodzaju środkiem represji. To są pewnego rodzaju rozwiązania, które, to co też chyba symptomatyczne, na samym początku kadencji Zbigniewa Ziobry były wprowadzane, a potem się okazało, że już główny ciężar poszedł na wzmocnienie mechanizmów politycznego nacisku. Te dwa rozwiązania mogę przedstawić. Być może jeszcze, gdybyśmy mieli czas wgłębić i przyjrzeć po kolei tym rozwiązaniom, może coś jeszcze by się znalazło, ale tak jak powiedziałem, nie zmienia to niestety obrazu całości. To są takie delikatne ruchy, delikatne rozwiązania, które można przenieść do nowego systemu. I myślę, że na przykład system losowego przydziału spraw powinien w nim pozostać przy poprawieniu tych mankamentów, o których powiedziałem. Zapytam wprost, bo to jest taka teza, która się pojawiała w wypowiedziach, zwłaszcza polityków Zjednoczonej Prawicy, niektórych. Czy pańskim zdaniem była taka możliwość, żeby po dojściu do władzy tego obozu politycznego nie doszło do tak głębokiego konfliktu środowiska sędziowskiego z tym obozem politycznym, mimo wprowadzenia jakichś, być może innych niż zostały wprowadzone zmian, a pytam dlatego, że no, ta teza, o której mówię, brzmi tak, że właśnie z powodów politycznych środowisko sędziowskie tak czy owak zawsze byłoby wrogo nastawione w swojej większości, bo oczywiście nie w całości, do rządów takich jak właśnie rządy Zjednoczonej Prawicy, bo takie ma przekonania polityczne, no a poza tym jest przyzwyczajony do tego, że jest traktowane, jak to kiedyś pani sędzia Kamińska określiła, zupełnie nadzwyczajna kasta. Też przy okazji chętnie bym się dowiedział, jak pan się odnosi do tamtych słów. Nie zgadzam się z tą tezą i uważam, że to nie kwestia w tym, jaką etykietę partyjną ma ugrupowanie, które rządzi, tylko kwestia w tym, jakie rozwiązania legislacyjne forsuje. Może na początek odniosę się do słów o nadzwyczajnej kaście, bo one niestety zostały wypaczone i w sposób prześmiewczy nawet, czy no właśnie, prześmiewczy używany pod adresem sędziów. Mnie jest bardzo daleko od sędzi Ireny Kamińskiej, ona nie jest zresztą członkiem Iustitii, ale na jej obronę muszę powiedzieć, że ona tych słów użyła w takim kontekście, że szczególne obowiązki ciążą na sędziach. Nie, że szczególne przywileje, tylko że szczególne obowiązki. I o tym chciałbym, żeby wszyscy pamiętali. Jeżeli chodzi natomiast o to, czy była szansa na to, żeby nie powstał tak gorący konflikt między środowiskiem prawniczym, sędziami, a obozem rządzącym, to uważam, że taka szansa była. W ogóle pozwolę sobie powiedzieć, że myślę, że prawnicy generalnie bardzo często są, jeśli chodzi o poglądy takie obyczajowe, raczej osobami bardziej konserwatywnymi, więc to nie jest tak, że to jest jakaś przepaść ideowa między środowiskiem a określonym ugrupowaniem politycznym, które przejęło władzę i rządziło przez ostatnie 8 lat. Natomiast istotne jest to, co to ugrupowanie proponuje i co forsuje. Ja przypomnę, że ta ustawa o Krajowej Radzie Sądownictwa, która zakończyła się tym, że mamy teraz organ wybierany w sposób skrajnie upolityczniony, nie była pierwszą propozycją tego obozu. Pierwsza propozycja była zupełnie inna. I tam na 8 zasadniczych postulatów proponowanych przez Zbigniewa Ziobrę w poprzedniej propozycji, to był model wyboru członków Krajowej Rady Sądownictwa przez sędziów w sposób bardziej demokratyczny niż to było poprzednio. My odpowiedzieliśmy w swojej opinii, że na 8 postulatów popieramy 6. Co do 2 byliśmy w stanie dyskutować. Oczywiście uważaliśmy, że one są niewłaściwe, ale to nie ta ustawa spowodowała taki konflikt, tylko skończyło się to tym, że tę ustawę Zbigniew Ziobro, ten projekt ustawy schował do szuflady i postanowił jednak uderzyć w fundamenty niezawisłości sędziowskiej. Postanowił po prostu wprowadzić na całego politykę do zarządzania sądownictwem. No i tutaj... Gdyby ten pierwszy projekt się ostał, to rozumiem, że tu było jakieś pole do rozmów, tak? Czy nawet do porozumienia. Oczywiście pamiętam, że nie jesteście Państwo jedynym stowarzyszeniem sędziów, to też może warto... Jedynym, ale największym oczywiście. Największym, tak, ale nie wszyscy sobie zdają sprawę z tego, że tych stowarzyszeń sędziowskich jest w Polsce kilka, bodajże 3 chyba, jeżeli dobrze pamiętam. Może wyjaśnię od razu, że do Iustitii należy prawie 4000 sędziów. Drugie stowarzyszenie, takie ogólnosędziowskie, Temis, to jest stowarzyszenie, do którego należy, zdaje się, około mniej niż 200 sędziów, więc to jest ta różnica skali, a jeszcze inne stowarzyszenia, no to są już takie stowarzyszenia specjalistyczne, typu Stowarzyszenie Sędziów Sądów Rodzinnych, gdzie bardzo często ktoś, kto jest w tamtym stowarzyszeniu, jest też członkiem Iustitii, więc myślę, że mogę powiedzieć, że Iustitia jest tym największym reprezentantem środowiska sędziowskiego, bez wątpienia. I ten nasz głos był bardzo istotny i ja wtedy uważałem, że jest o czym rozmawiać, że można rozmawiać i że jest szansa na to, że pewne mankamenty, na które my również wskazywaliśmy, zostaną dostrzeżone i będą naprawiane we współpracy ze środowiskiem sędziowskim, zwłaszcza, że podkreślę też, że była bardzo duża grupa członków Iustitii właśnie, która uważała, że jest wiele do zmiany w wymiarze sprawiedliwości, że należy wzmacniać pozycję sędziego, tego, który jest sędzią na pierwszej linii, że należy zmniejszać wszechwładzę prezesów w sądach i myślę, że tutaj było zdecydowanie o czym rozmawiać i bardzo żałuję, że kierownictwo Ministerstwa Sprawiedliwości zdecydowało się po prostu walczyć z sędziami zamiast nas słuchać. A jak pan to interpretuje? Dlaczego pańskim zdaniem tak się stało? Dlaczego wypadki się tak potoczyły? Ja myślę, że tutaj w dużym stopniu wpływ mogły mieć na to osoby, którymi Zbigniew Ziobro się otoczył, a także oczekiwanie szybkiego sukcesu. Te osoby, którymi się otoczył, to oczywiście mam na myśli na przykład Łukasza Piebiaka. I myślę, że Zbigniew Ziobro nie był przygotowany na to, że jednak będzie miał po drugiej stronie partnera, który chce dyskutować, a nie który będzie mu zupełnie podporządkowany, tak jak na przykład Stowarzyszenie Prokuratorskie kierowane przez Jacka Skałę, które tak naprawdę przestało w jakikolwiek sposób być wyrazicielem głosu prokuratorów, a sam jego szef poszedł na delegację i pracuje w biurze prezydialnym prokuratury krajowej. Ten plan, jeśli chodzi o Stowarzyszenie Iustitia, się nie udał, bo my od początku powiedzieliśmy, że żaden członek Iustitii nie może być na przykład członek zarządu Iustitii nie może być na delegacji w Ministerstwie Sprawiedliwości. I postanowiliśmy, że musimy być partnerem do rozmów dla władzy, ale nie możemy być partnerem, jeżeli jeden z naszych członków zarządu na przykład byłby na delegacji w Ministerstwie Sprawiedliwości, a myślę, że tutaj Łukasz Piebiak mógł zakładać, że to właśnie tak będzie wyglądało. No ale też ta druga rzecz, która mogła o tym zdecydować, to to, że być może Zbigniew Ziobro uwierzył, że osiągnie szybkie sukcesy, że uda się środowisko bardzo szybko zastraszyć, podzielić i doprowadzić do podobnej sytuacji, jaka niestety ma miejsce w prokuraturze, bo jeżeli byśmy popatrzyli na te dwie gałęzie, czyli z jednej strony prokuratura, a z drugiej sądy powszechne, no to trzeba powiedzieć, że jeśli chodzi o prokuraturę, to tam sytuacja wygląda zupełnie inaczej, pomimo tego, że mamy tam kilkuset bardzo odważnych prokuratorów ze stowarzyszenia Lex Super Omnia, to jednak tam te macki polityczne zdecydowanie dalej sięgnęły i Zbigniew Ziobro prokuraturą steruje w sposób niemal absolutny. No tak, ale my nie rozmawiamy tutaj o prokuraturze. Chciałem wrócić do kwestii niezawisłości sędziowskiej, przypomnieć, że artykuł 178 Konstytucji mówi: sędzia nie może należeć do partii politycznej, związku zawodowego, ani prowadzić działalności publicznej nie dającej się pogodzić z zasadami niezależności sądów i niezawisłości sędziów. I w tym kontekście, w kontekście tego zapisu polskiej konstytucji, chciałbym pana zapytać, jak pan interpretuje działalność niektórych przedstawicieli państwa zawodu, no chociażby takich jak pan sędzia Igor Tuleya, który w mojej ocenie no ewidentnie przekracza te granice, ale to jest moja ocena, zaznaczam, ciekaw jestem pańskiej, a także pojawiają się takie sformułowania nawet w aktualnym tygodniku, numerze naszego tygodnika, czyli Do Rzeczy, pojawił się tekst jednego z prawników, adwokatów, który uważa, że działalność stowarzyszenia Iustitia de facto wypełnia przesłanki działalności związku zawodowego, no, co jest konstytucyjnie zabronione. Czy to nie jest przekroczenie jednak granic niezawisłości? Gdzie pan je stawia, jeżeli chodzi o zaangażowanie polityczne sędziów? Zdecydowanie muszę powiedzieć, że zaangażowanie polityczne jest czymś niewłaściwym. Natomiast zaangażowanie w obronie zasad praworządności nie jest zaangażowaniem politycznym, choć politycy wciąż jeszcze rządzącej koalicji bardzo chcieli połączyć to z etykietą zaangażowania politycznego. Ale dziś mogę powiedzieć, że jesteśmy już po sprawie przed Europejskim Trybunałem Człowieka w Strasburgu, Tuleya przeciwko Polsce. I w tej sprawie Trybunał Praw Człowieka w Strasburgu powiedział jasno: nie tylko prawem sędziego jest bronić niezawisłości i wypowiadać się publicznie na ten temat, ale jest to nawet jego obowiązkiem. W związku z tym uważam, że te czasy były bardzo trudne. Te czasy wymagały od wielu sędziów przełamania schematów, bo my przez lata byliśmy uczeni tego, że należy poprzestać na wydawaniu orzeczeń i w ogóle nie pokazywać się społeczeństwu, wchodzić na salę sądową w todze, wychodzić z niej w todze i nie istnieć w przestrzeni publicznej. Ale dziś, jeżeli popatrzymy na to, w jaki sposób władza sądownicza może obronić się przed jej przejęciem przez władzę wykonawczą, to tylko budując zaufanie społeczne i rozmawiając z ludźmi, wyjaśniając, jakie są, dlaczego niezawisłe sądy są gwarancją demokracji. Panie sędzio, przepraszam, pozwoli pan, że wejdę w słowo. Pozwoli pan, że wejdę w słowo, bo tutaj stworzył pan pewien punkt zaczepienia dla takiego przykładu. Mówi pan: budowanie zaufania przez sędziów, budowanie zaufania, tłumaczenie, ale proszę na to spojrzeć od strony osoby, która ma do czynienia z wymiarem sprawiedliwości i jest zaangażowana politycznie w tę władzę, która teraz najprawdopodobniej odchodzi. I załóżmy, że taka osoba staje przed składem sędziowskim, którego przewodniczącym jest pan sędzia Igor Tuleya. No, ja muszę powiedzieć, że miałbym ogromne wątpliwości, śledząc zaangażowanie polityczne pana sędziego, czy pan sędzia będzie w stanie zachować tutaj obiektywizm w ocenie sprawy, zwłaszcza gdyby ta sprawa dotyczyła jakichś kwestii politycznych. Dajmy na to, że mamy tutaj sprawę z prywatnego aktu oskarżenia z artykułu 212 słynnego i że osobą, która ten prywatny akt oskarżenia złożyła, powiedzmy, że jest polityk Koalicji Obywatelskiej, a osobą oskarżoną jest ktoś zaangażowany w działalność Prawa i Sprawiedliwości. No, ja sobie zdaję sprawę z tego, że prywatnie sędziowie mają swoje poglądy polityczne, natomiast taka sytuacja przy sędzim, który wielokrotnie występował publicznie na wydarzeniach organizowanych przez organizacje ewidentnie bliskie opozycji i prezentował jednoznaczne stanowisko przeciwne do stanowiska tej koalicji rządzącej do jeszcze w tej chwili, no ale już prawdopodobnie niedługo, no to jednak chyba przyzna pan, że tutaj można mieć wątpliwości. W każdej procedurze w tego rodzaju sytuacji przysługuje stronie wniosek o wyłączenie sędziego. Jeżeli on wskaże takie okoliczności, że one w odbiorze społecznym mogłyby powodować wątpliwości co do niezawisłości sędziego, taki sędzia powinien być wyłączony i nie decyduje nigdy o tym on sam, tylko decydują o tym inni sędziowie. Więc tutaj chciałbym podkreślić, że oczywiście są takie gwarancje. Natomiast jeśli chodzi o to, dlaczego doszło do tego, że tak jak pan redaktor mówi, mogłyby powstawać tego typu wątpliwości, no to zastanówmy się, czy stało się tak dlatego, że Igor Tuleya wyszedł z sądu i postanowił krytykować to, co robi obóz rządzący, czy też było tak, że został najpierw zaatakowany za decyzję, którą wydał orzeczniczą, bo przypomnę, że wszystkie kłopoty sędziego Igora Tulei zaczęły się od tego, że nakazał prokuraturze prowadzić ponowne śledztwo w sprawie głosowania w sali kolumnowej. I od tego czasu przez media publiczne, przez polityków partii rządzącej zaczął być nazywany politykiem, bo uznali, że jego decyzja ma wymiar polityczny i dlatego trzeba podważyć jego wiarygodność. Ale przepraszam, panie sędzie, decyzja miała wymiar polityczny, no bo tu chodziło o, o sprawę sędzia, najściślej polityczną. Oczywiście, ale przecież sędzia nie mógł się uchylić od decyzji i powiedzieć, ta decyzja może mieć konsekwencje polityczne, w związku z czym ja jej nie podejmę. No, na tym polega czasami cały dramat, można powiedzieć, wykonywania tego zawodu, że w każdej sprawie sędzia musi podjąć decyzję. Nie ma sprawy, która trafia do sądu, w której sędzia mógłby powiedzieć, nie wiem jaką decyzję podjąć, w związku z tym nie podejmę żadnej. I dlatego też niestety te decyzje potem są brzemienne w skutki, choćby takie jak w przypadku Igora Tulei, że stał się wrogiem publicznym numer 1. Troszkę mam wrażenie, że pan uniknął bezpośredniej odpowiedzi na moje pytanie, bo... Starałem się jak mogłem. Tak, no właśnie ono było o to, czy rzeczywiście można mieć w takiej sytuacji wątpliwości. Ja uważam, rozumiem, że nie, ale oczywiście chcę podkreślić, że stronom przysługują określone środki procesowe, żeby tego rodzaju wątpliwości wyartykułować i nigdy osoba, której takie wątpliwości dotyczą, nie decyduje sama, czy one są uzasadnione, czy nie. Tak, to jest oczywiste. Porozmawiajmy teraz o państwa propozycji, o państwa gotowym projekcie ustawy, który jest nazywany projektem naprawy wymiaru sprawiedliwości. On się oczywiście formalnie tak nie nazywa, natomiast ten projekt jest krytykowany, może nie fundamentalnie, ale dosyć jednak wyraźnie również przez wiele osób sympatyzujących ze stroną, która no de facto wygrała wybory, tak trzeba powiedzieć. Z pewną rezerwą wypowiadał się na temat tego projektu między innymi pan profesor Adam Bodnar, no ale nie tylko on. Generalnie zarzut jest taki, że to jest projekt idący bardzo daleko. Mówię tutaj o projekcie dotyczącym oczywiście Krajowej Rady Sądownictwa i chciałem zapytać, dlaczego państwo w tym projekcie nie założyli, nie przyjęli zasady indywidualnej oceny każdej nominacji sędziowskiej, tylko potraktowali państwo no właściwie wszystkich wrzucając do jednego worka. Tam są oczywiście pewne rozróżnienia, inaczej chcecie potraktować asesorów. No już nie wchodźmy w szczegóły, bo to są detale, które i tak niespecjalnie mogą tutaj dotrzeć do widzów. Natomiast zasada jest taka, że wszyscy są traktowani jednakowo, ponieważ zostali powołani przy opinii Krajowej Rady Sądownictwa w postaci takiej, jak ona powstała przy wniosku, tak, Krajowej Rady Sądownictwa, takim jak ona powstała po kwietniu 2018 roku. Tak, myślę, że dobrze byłoby tę sytuację opisać w ten sposób, że te 8 lat to było plątanie takiego węzła, który miał stać się właśnie takim węzłem gordyjskim, który będzie bardzo ciężko rozsupłać, bo z pełną premedytacją Zbigniew Ziobro wstrzymał konkursy sędziowskie, dopóki nie przejął Krajowej Rady Sądownictwa. Ja przypomnę, że mieliśmy taki rok, to był rok 2017, kiedy nie było ogłoszonych konkursów na około 800 stanowisk sędziowskich. I wszystkie te konkursy były wstrzymane do czasu powołania tej upolitycznionej Krajowej Rady Sądownictwa, gdyż chodziło właśnie o to, aby potem zaszantażować opinię publiczną tym, że odkręcenie tego wszystkiego będzie generowało taki chaos, że tego się już nie da zrobić, że po prostu nie dało się tego odkręcić, że jako zakładników weźmie się te osoby powołane, weźmie się osoby, które miały sprawy przed takimi osobami i doprowadzi się do sytuacji, że nikt nie jest w stanie naprawić tego chaosu i cofnąć tych niekonstytucyjnych zmian. I jak to z węzłem gordyjskim bywa, lepiej go nie rozsupływać, lepiej go przeciąć. I na tym też opiera się nasz projekt. Ja słyszę o tych alternatywach, że to powinny być indywidualne postępowania, tak zwany w Europie się mówi vetting system, czyli ocena tych 1800 osób każdego po kolei. Tylko my się zastanówmy nad tym, czy chcemy sobie fundować to, że przez 4-5 lat sądy zamiast zajmować się sądzeniem ludzkich spraw, będą zajmowały się sądzeniem tego, czy ten czy inny dostał nominację, bo na to zasługiwał, czy może na to nie do końca zasługiwał, czy zupełnie na to nie zasługiwał. To, co my proponujemy, to też, chcę podkreślić, nie jest żadna kara. Powrót na poprzednie stanowisko nie jest karą, jest przywróceniem elementarnego porządku rzeczy. I myślę, że rozwiązanie, które my zaproponowaliśmy, pozwala jak najszybciej zająć się odkorkowaniem sądów dla ludzkich spraw. Na sprawę frankową dzisiaj czeka się 2 albo nawet 3 lata na pierwszy termin. Przedsąd w Sądzie Najwyższym, który kiedyś zajmował kilka miesięcy, dziś czeka się 2 lata. Nie na rozstrzygnięcie sprawy w Sądzie Najwyższym, tylko na ocenę tego, czy ta sprawa zasługuje na skargę kasacyjną, czy nie. Więc fundowanie teraz 1000 kilkuset postępowań oceniających to moim zdaniem doprowadziłoby do tego, że już w ogóle perspektywa poprawy działalności sądów oddali nam się o lata świetne. No tak, ale z drugiej strony w wyniku realizacji państwa ustawy, z tego co czytam, z systemu wypadłoby prawie 800 sędziów, bo to są ci, którzy zostali na pierwsze stanowiska sędziowskie powołani, oni by po prostu stracili, znaczy przestaliby być sędziami w wyniku uchwalenia takiej ustawy. No i te przesunięcia, które dotyczyłyby pozostałych mniej więcej 1000 sędziów, to byłyby przesunięcia, które również by mogły zachwiać równowagę w tych sądach, zwłaszcza zdaje się na prowincji, bo to tak tam wychodzi, że większość tych sędziów to by właśnie zniknęła z tych sądów na prowincji. No więc to są konkretne bardzo skutki, które również by mogły zaowocować znacznymi opóźnieniami w orzekaniu. Czy państwo to liczyli, czy brali to państwo pod uwagę? Jeśli chodzi o te osoby powołane po raz pierwszy na stanowisko sędziowskie, to nasz projekt przewiduje, że te konkursy w pierwszej kolejności powinny być powtórzone i zakładam, że to w ciągu kilku miesięcy ta sytuacja byłaby tutaj rozwikłana i bez wątpienia w wielu przypadkach byłoby to po prostu skazanie tej samej osoby, ale oczywiście myślę, że to jest rzecz, nad którą cały czas możemy dyskutować przy toku prac nad tą ustawą, bo na przykład dostrzegam, że w tej grupie jest duża grupa osób, które wcześniej były asystentami bądź referendarzami sądowymi. Można powiedzieć, że z dużym prawdopodobieństwem w normalnym układzie rzeczy również zostałyby sędziami. I tak jak zrobiliśmy wyjątek dla osób po Krajowej Szkole Sądownictwa i Prokuratury, które były asesorami, to może porozmawiajmy nad tym, czy możemy znaleźć takie rozwiązanie, które w jeszcze większym stopniu będzie zabezpieczało sprawne funkcjonowanie sądów. Natomiast jeśli chodzi o te przesunięcia ze stanowiska na stanowisko, no to dziś już około 15% sędziów w Polsce orzeka na podstawie aktu delegowania i ta ewentualna dziura, która mogłaby powstać w związku z tym, że ktoś z wyższego sądu wraca do sądu niższego, mogłaby być również w podobny sposób zapełniona, ale na pewno dla sprawności postępowania byłoby to lepsze niż kilka tysięcy procesów nad tym, czy ktoś dostał nominację, bo na to zasługiwał, czy nie, gdzie cała istota polega na tym, Nie czy on zasługiwał, czy nie, tylko istota polega na tym, że zdecydował o tym niekonstytucyjny organ. Ja oczywiście znam państwa rozumowanie, natomiast mimo wszystko ta metoda pachnie, przynajmniej mnie, pachnie odpowiedzialnością zbiorową. Czy jednak ta metoda indywidualnej oceny nie byłaby tutaj lepsza? No przecież jest tak, że sędzia, który został powołany na wniosek Krajowej Rady Sądownictwa utworzonej po kwietniu 2018 roku, również może być dobrym sędzią, może dobrze orzekać, może z szacunkiem traktować osoby stające przed sądem i może nie być do niego żadnych formalnych zarzutów. Chyba przyzna pan, że taka sytuacja jest możliwa. Dlatego ja powtórzę, że nie mówimy, że to jest kara, tylko to jest przywrócenie elementarnego porządku rzeczy. W twojej nominacji brał udział organ, który jest niekonstytucyjny, nie mógł o tym skutecznie decydować, w związku z czym ten konkurs trzeba powtórzyć i taka osoba będzie mogła ponownie stanąć do powtórzonego konkursu. Też o tym się dużo nie mówi, ale w ostatnich latach do konkursów przed obecną KRS bardzo często zgłaszała się wyłącznie jedna osoba na jedno stanowisko, ponieważ dla wszystkich w sądzie było jasne, o tym zapewniam pana redaktora, że tak właśnie było jasne, że ten konkurs wygra ten, który wcześniej się z danym aktualnym prezesem dogadał, że to właśnie będzie dla niego miejsce. W związku z czym całe grono osób, które teoretycznie mogłyby z taką osobą rywalizować, się po prostu nie zgłaszało, bo po co mieli to robić, skoro wiedzieli, że i tak już jest faworyt. Więc trochę można to porównać do sytuacji, w której na boisko wychodził zawodnik, który miał wyłączną możliwość do tego, żeby strzelić piłkę do bramki, bo ktokolwiek inny by wyszedł, to by mu tego gola nie uznali, a dziś mielibyśmy się zastanawiać nad to, czy może on był dobrym piłkarzem i czy może nawet i tak by ten mecz wygrał. No, myślę, że nie o to chodzi, jeżeli mamy mówić o tym, że powinny być kryteria fair play. Panie sędzio, co w takiej sytuacji z orzeczeniami? No bo jeżeli wy uznajecie, że Krajowa Rada Sądownictwa była organem niekonstytucyjnym i wnioski przez nią składane do pana prezydenta, jak rozumiem, z mocy prawa nie istniały, należy je uznać za niebyłe, no to co w takim razie z orzeczeniami, które wydawały te osoby? Tutaj jeszcze pozwoli pan, że sięgnę, jest taki bardzo ciekawy artykuł pana doktora Szweda, który na Okopress się ukazał, pewnie pan go czytał, to jest krytyka waszego projektu. No i tam również pan doktor Szwed wskazuje, że w zasadzie żaden z tych organów, które się wypowiadały na temat zmian, jakie zaszły w Polsce z inicjatywy Ministerstwa Sprawiedliwości, nie stwierdził, że jakaś część z sędziów powołanych na wniosek tej Krajowej Rady Sądownictwa, nazywanej neo-KRS przez niektórych, że jakaś część z tych osób nie jest sędziami. Czyli że jakby podstawa do uznania, że te nominacje są z mocy prawa nieważne, jest jednak dosyć chwiejna. Nie stwierdził żaden z organów europejskich, dlatego że to jest kwestia krajowego porządku. Ale teraz zastanówmy się nad tym, co stwierdził Trybunał Europejski. Stwierdził, że osoby powołane, to orzeczenie dotyczyło sędziów Sądu Najwyższego, do Sądu Najwyższego z udziałem upolitycznionej KRS, nie mogą wydawać orzeczeń, bo łamią Europejską Konwencję Praw Człowieka, gdyż sposób ich powołania nie daje gwarancji, że będą niezawiśli i bezstronni. I teraz pytanie, czy jesteśmy państwem, które chce mieć sędziów, którzy nie mogą wydawać wyroków? Myślę, że nie. Czy jesteśmy państwem, które chce zachować się podobnie jak w przypadku Izby Dyscyplinarnej, gdzie niektórzy członkowie tej Izby w wieku moim, wciąż uważam się za stosunkowo młodego, bo mam 47 lat, przeszli w stan spoczynku i do końca swoich dni już teraz będą otrzymywać wynagrodzenie, w ich przypadku jest to blisko 20 000 złotych za nic nie robienie. I jeżeli dziś ktoś mówi, że może uznajmy te osoby, które zgodnie z orzeczeniami Trybunałów Europejskich nie mogą orzekać, za prawidłowo powołanych sędziów, bo decyzja prezydenta miałaby wszystko uświęcać, to jakie będą tego konsekwencje? Będziemy im płacili za nic nie robienie? Dlatego nasz projekt jest próbą rozwiązania tej sytuacji. Wracasz na poprzednie stanowisko, robimy jeszcze jeden konkurs, w którym możesz wystartować, ocenimy to. Jeżeli natomiast chodzi o wyroki, to nasz projekt oczywiście przewiduje, że wyroki pozostają w mocy, wyroki sądów powszechnych pozostają w mocy, chyba że ktoś korzystał ze ścieżki kwestionowania tego, że jego sprawę prowadzi nieprawidłowo powołany sędzia, bądź też korzystał z możliwości wznowienia postępowania. Ale nie ma tutaj żadnego automatu polegającego na tym, że wyroki te miałyby stracić moc. I oczywiście można powiedzieć, że od strony takiej konstrukcji prawnej, być może jest to rozwiązanie, które można zarzucić, że ono nie jest super dopasowane do tego, że te osoby cofamy na poprzednie stanowiska. Ale tu mamy kolizję wartości konstytucyjnych i jedną z tych wartości jest stabilność systemu prawa, zapewnienie bezpieczeństwa prawnego obywatelom i ono w tym wypadku musi wziąć górę, bo w końcu to państwo doprowadziło do tego, że te osoby wydawały orzeczenia, które były opatrzone okrągłą pieczęcią z orłem, które następnie były kierowane do egzekucji. Dziś nie możemy powiedzieć obywatelom, że to były nic nieznaczące świstki papieru. No, tutaj rozumiem rozumowanie, natomiast de facto prowadziłoby to do sytuacji, w której osoby, które państwa zdaniem w ogóle nie były sędziami, mówię o tych, które pierwszy raz zostały powołane na stanowisko sędziowskie, wydawały ważne wyroki. Czy dobrze rozumiem? No tak, uważamy, że te wyroki, o ile nie zostały zakwestionowane przez stronę właśnie z powodu niewłaściwego umocowania tego sędziego, czy też poprzez wznowienie postępowania, pozostaną w mocy. Tak przewidujemy. To jeszcze pytanie dotyczące właśnie tego zakwestionowania, bo można założyć, że jeżeli taka furtka jest, no to w zasadzie każdy, komu wyrok nie odpowiada, z niej skorzysta. No i teraz wyobraźmy sobie, że mamy, bo ja zawsze się głównie skupiam, przepraszam, może to jest moja fiksacja gospodarcza, na obrocie gospodarczym. Załóżmy, że mamy firmy, które prowadziły ze sobą proces. Ten proces ma żywotne znaczenie dla wierzyciela. Wierzyciel uzyskał wyrok prawomocny, no ale otwiera się taka furtka i można ten wyrok zakwestionować. I w tym momencie no, wierzyciel, który dostał być może już pieniądze na mocy tego wyroku, nagle staje przed taką ewentualnością, że z powodu sporu politycznego, któremu on w ogóle nie jest winien, nie ma z nim nic wspólnego, nagle ten wyrok może zostać, ten prawomocny wyrok może zostać zakwestionowany. Czy państwo biorą pod uwagę również takie sytuacje? No tak, tylko że w tej podanej przez pana sytuacji również ten wierzyciel w toku postępowania mógł zwrócić uwagę na to, że sprawę prowadzi neosędzia i to kwestionować, bo problem bez wątpienia był szeroko społecznie znany. Po drugie, w procedurze cywilnej, bo na jej temat się wypowiem, bo znam się, są określone terminy, w których można na przykład złożyć skargę o wznowienie postępowania. Jeśli minęły 2 lata, to już tego typu skargi złożyć nie będzie można. Ponadto to zawsze jest kwestia kalkulacji, czy w ogóle w ponownym procesie taka osoba może liczyć na to, że ma szansę na to, że rozstrzygnięcie będzie inne, bo przecież wznowienie postępowania nie oznacza, że wyrok upada i nie ma nic, tylko że ewentualnie trzeba byłoby proces powtórzyć. Ja nie sądzę, żeby ta skala była taka, żeby sądy nie mogły sobie z nią poradzić. Jeszcze ostatnie pytanie o kompetencje, plenipotencje pana prezydenta, bo pan tutaj wspomniał kilka minut wcześniej o tym, że nominacja prezydenta czy decyzja pana prezydenta nie powinna uświęcać wszystkiego. No tutaj wokół tego artykułu polskiej konstytucji, który mówi, że sędziów powołuje prezydent na wniosek Krajowej Rady Sądownictwa, były największe spory, bo zapis jest rzeczywiście lakoniczny. No, część konstytucjonalistów wywodziła tutaj, że jednak decyzja jest decyzją prezydenta. Wniosek jest tylko wnioskiem. No i tutaj powstawały spory, dlaczego wniosek ma być kluczowy dla samego powołania. No, ja jednak przewiduję, że tutaj będzie, gdyby państwa projekt został uwzględniony, że tutaj będzie jednak bardzo ostry konstytucyjny spór. Myślę, że to jest trochę podobna sytuacja do sytuacji ułaskawienia osoby nieprawomocnie skazanej. Tutaj również słyszeliśmy takie poglądy, że prezydent może wszystko, jakby był władcą absolutnym, królem, monarchą i że może ułaskawiać nawet osoby, które nie zostały prawomocnie osądzone. Jak wiemy, Sąd Najwyższy już zdecydował, nie może tak zrobić. I tutaj, jeżeli popatrzymy na te kompetencje, jak się mówi często, prerogatywę prezydenta, bo bez wątpienia wyłącznie prezydent może kogoś powołać na sędziego, to musimy pamiętać o tym, że przy jej wykładni trzeba brać pod uwagę to, że Polska jest demokratycznym państwem prawnym, jest demokracją, a nie monarchią. I jeżeli do powołania kogoś na sędziego musi być wniosek jednego konstytucyjnego organu, a następnie drugi konstytucyjny organ na podstawie tego wniosku może podjąć decyzję, to jeżeli nie ma A, to nie może stać się B. I tutaj uważam argumenty konstytucyjne za tym, że kompetencja prezydenta nie jest uzdrawiająca wszystko, co się stało po drodze, są bardzo mocne i uważam, że w demokratycznym państwie prawnym odpowiedź może być tylko jedna. No właśnie po to mają władze współdziałać ze sobą przy nominowaniu sędziów. Po to ma być właśnie Krajowa Rada Sądownictwa, żeby nie było tak, że prezydent bez wniosku Krajowej Rady Sądownictwa może sobie powołać kogoś na sędziego. Bo jeżeli powiemy, że nieistotne jest to, czy ten organ, który wnioskował o powołanie kogoś na sędziego, jest organem zgodnym z konstytucją, no to czym to by się różniło od sytuacji, w której prezydent powoła na sędziego kogoś, co do kogo nie było w ogóle wniosku od Krajowej Rady Sądownictwa. A czym to się różni od sytuacji, w której wniosek był do organu, który zgodnie z orzeczeniem na przykład Naczelnego Sądu Administracyjnego nie jest organem konstytucyjnym. Panie sędzio, na koniec już takie bardziej osobiste pytanie, jeżeli mogę, ale jestem ciekaw, czy w toku tych 8 lat bardzo ostrych sporów politycznych wokół sądownictwa, czy pan stracił jakichś znajomych, czy doszło do takich sytuacji, że z kimś pan był blisko, a teraz już nie jest? Pytam o to dlatego, że dużo mam takich historii, również z mojego bliskiego otoczenia, kiedy okazało się, że te spory polityczne doprowadziły do ogromnych napięć. Ciekaw jestem, jak to wygląda w środowisku sędziowskim. No przede wszystkim przybyło mi siwych włosów na brodzie, a to jest 8 lat, to jest kawał czasu, jeśli chodzi o życie zawodowe. I tak, są takie osoby, na których się bardzo zawiodłem, po których się nie spodziewałem takich zachowań, jakie zaprezentowały. Nie spodziewałem się tego, że potrafią przedłożyć moim zdaniem osobiste korzyści nad obronę praworządności, co nas jednoczyło w Iustitii. I bardzo ubolewam nad tym i zastanawiam się też nad tym, jakie chcielibyśmy dać przesłanie osobom, które będą do tego zawodu wchodziły bądź właśnie wchodzą. I właśnie dlatego mówimy o przywróceniu elementarnego porządku rzeczy, żeby takich osób, które teraz zaczynają być sędziami lub wkrótce będą sędziami, nie pozostawić z przeświadczeniem, że w podobnej sytuacji może warto korzystać ze swoich 5 minut i brać to, co dają, bo to się zawsze opłaci. I właśnie dlatego uważam, że rozwiązania, które proponujemy, są konieczne do tego, aby zachować etykę zawodu sędziego. Bardzo dziękuję za rozmowę. Moim gościem w Rozmowie Niekontrolowanej był pan sędzia Bartłomiej Przymusiński, rzecznik prasowy Stowarzyszenia Sędziów Iustitia. Dziękuję bardzo, panie sędzio. Dziękuję bardzo. Łukasz Warzecha, kłaniam się państwu. Do zobaczenia.